Radio Kraków. Pięć minut po 23:00 słuchają Państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą do godziny pierwszej. Jak zawsze rajdowo, kolorowo i z benzyną, tak? Oczywiście. Witamy serdecznie. Marek Handwerker. Marcin Koczyba. Program realizuje Michał Karoń. A naszych gości przedstawimy już za chwilkę. 10 minut po 23:00, tu Radio Kraków, Radio Strada nocą, no i już jeszcze nie podaliśmy forum kontaktu, a on, ten kontakt już nastąpił. Kacper Esz pisze: pozdrowienia dla całej Radio Strady, jak co tydzień proszę pozdrowić od razu pana Andrzeja i zaprosić go, żeby przed nowym rokiem ustalił, ile w końcu było osób w tym pokoju. Ja tu negocjacje trwają. Negocjacje trwają, każdy ma tak, swoje ustalimy, rachunki. Tak, powołamy komisję jakaś, tak, która będzie teraz rozstrzygnie, ile tam osób było w tym pokoju. Obrachunkową komisję. Obrachunkową, tylko. Głos parafii pisze: niech będzie pochwalony cała parafia łącznie z organistą przed odbiornikami. Liczymy na ciekawą audycję. Pozdrowienia. My też pozdrawiamy i pozdrawiamy też Kubę Hanaka, który wiemy, że jest przy odbiorniku. Nie pytajcie, skąd wiemy. To nasza tajemnica. 4080 nasz numer SMS-owy. Czekamy na wasze wpisy i informacje o tym, gdzie i czy słuchacie. Albo czy i gdzie słuchacie. No i oczywiście na Facebooku jesteśmy też. Zdjęcia naszych gości możecie już zobaczyć, bo są w studiu. Zaraz o nich opowiemy. Co jeszcze musimy z komunikatów dodać? No dobrze, 4080, no i tutaj Facebook. Także zapraszamy, piszcie. A ja przedstawię gości. Dwie załogi rajdowe z Małopolski. Łukasz Mrożek i Bartek Trojanowski. Witam serdecznie. Waldemar Janecki i Grzegorz Kwiecień. Witam. Witamy serdecznie. No miło mi, że jesteście razem z nami. My jesteśmy jak zawsze. Miło nam widzieć rajdowe załogi, bo my zawsze zapraszamy, staramy się zapraszać załogi, bo tłumaczymy wszystkim, że rajdowa to jest załoga, bo to kierowca sam nic nie zrobi, a na razie jeszcze nikt nie wymyślił nic lepszego od pilota rajdowego, chociaż próbowano. Widziałem. Zarymowałeś, to jest dobry początek do, wiesz, do hip-hopowej piosenki. No i widziałem. Pójdziemy w tym kierunku. Tak, widziałem takich młodych kierowców, którzy mieli nagraną na kamerę całą trasę i rano przed rajdem uczyli się trasy, a pilot siedział nie wiadomo po co, go się uczył na pamięć. Dobrze, wrócimy do tych rajdowych spraw jeszcze, ale po kolei. Zacznijmy może od Łukasza. Łukasz, jak to zaczęło się u ciebie z rajdami? U mnie jak zaczęło się z rajdami? Od wysypki zaczęło spędzić. Myślę, że tak jak u wszystkich, no, zacząłem podglądać, jak to wygląda. Wychowałem się w Lipnicy Murowanej. To jest miejscowość zlokalizowana niedaleko słynnego odcinka, dokładnie, na którym Janusz świętej pamięci testował swoje bolidy. I nie tylko on tam, wszyscy już tu na końcu. Muszę przyznać, że to on właśnie zakrzewił we mnie tą miłość do tego sportu. Wielu osobach, bo to kogo spotykam, to każdy w tamtej okolicy i to do dzisiaj jest, bo powiem wam, że tak, ja tam niedaleko Łapanowa czasami przebywam, mam takich malutki domeczek i sobie tam wypoczywam i na odcinku specjalnym i o drugiej w nocy w sobotę słyszę sąsiadów, jak odpalają maszynę i ja w pola. I wiecie co? Inny by się zdenerwował, powiedziałby, a po nocy nie dają spać. A dla mnie jest to cudowna muzyka, którą grają w nocy. Że to nie zginęło, że to tak jakby ktoś tam jeździł po tych drogach. Mogę ci przerwać, bo nie nadążę, potem szczytanie będziemy musieli zrobić pół godziny przerwy. Tak? Tak, to jedziemy dalej. Paweł Kain pisze: proszę zapytać Łukasza Mrożka, jaka jest oficjalna data zakończenia sezonu rajdowego w jego słynnym rajdowym garażu. Paweł, dzięki, na ciebie zawsze można liczyć. Chodzi mi konkretnie o to, kiedy ta impreza się odbędzie. Pozdrawiam z Łapanowa. Adrian Walczak pisze: witam, witam. No i Kamil Pogorzelski: pozdrowienia prosto z Holandii na dużym ekranie. Fantastycznie widać nas rzucone rzeczywiście na ścianę Radiostrada, jak żywa. Jakbym tam był. Marta Rusiecka pisze: o, to nie będzie dzisiaj Tomka zbroi. Tomek zbroja się zbroi, bo będzie walczył, więc trzymaj kciuki, Marta, razem z nami i w sobotę wszyscy włączamy wieczorem telewizję, nie wiem, którą, jakąś znajdziemy, gdzie to pokażą i oglądamy Barburkę i Karową szczególnie. No i Jakub Wysoczyński przysłał nam zdjęcie samochodu, który trochę ucierpiał, ale do tego jeszcze pewnie wrócimy.
to widać, że jakiś przypadek był. Ale to się zdarza, wiesz, po prostu te... koło jak nie jest dobrze przykręcone, to opuszcza. To, nie? Cześć mówią prosto, to jest rally, nie? To jest rally, to jest rally. Ale Łukasz, nie zawsze po czarnym. Proszę? Nie zawsze po czarnym. No co, że ja bym ci dał tak po czarnym. 4080, przypominam, nasz numer SMS-owy, no i cały czas Facebook Łukasz, też czynny. Bo skończyliśmy na tym, że to oglądałeś, jeździł Kulik, jeździ tym. Tak, od czego zacząłeś swoją karierę rajdową? No to jest pierwszym moim samochodem był Fiat Seicento. Zacząłem od tego samochodu. Na początek był to zupełnie seryjny samochód. Natomiast gdzieś etapami najpierw wjechał fotel kubełkowy, później wjechała kierownica. I tak etapami jest... nagle zrobiła się, że tak powiem, skrzynia biegu sześciobiegowa, którą zresztą nabyłem od Waldka. Tak, to były piękne czasy. I tak, no to Seicento, które zakupiłem jako seryjne, powiedzmy po upływie gdzieś półtorej roku, zrobiło się już, można powiedzieć, prawdziwą rajdówką. I to jest fajne, że to nie trzeba zaczynać od razu, od, jak widzę czasami, jak kajodesy przyjeżdżają tatusiowym samochodem, albo no, czasami już swoim. Samochodem potężnym, to musi być motor, to musi być coś niesamowitego. Widzę, że organizatorzy powoli zaczynają się bać tych samochodów, bo wprowadzili już klatki nawet na kajodesach. No bo znaczy, te samochody są naprawdę potężne, a umiejętności, no powiedzmy sobie, jako takie, nie powiedzmy zerowe, ale jako takie. I efekt jest taki, że to może naprawdę się tragicznie skończyć, bo widzieliśmy niejednokrotnie, że klatka, ja pamiętam taki wypadek w Łapanowiach. Ojciec dał synowi piękną renówkę, klijówkę zrobioną, no naprawdę. Jak trafił w drzewo, to gdyby nie to, że ta auto... Kojarzymy. Wiecie, taka czerwona była, tak? Tam bodajże chyba nawet tak. Z tego, co pamiętam, to chyba silnik... Tak. Silnik wyleciał, wyleciał na drodze. Tak. Albo patrzysz i nic mu się nie stało, nic. No może samochód poszedł do kasacji, ale... Tam, klatka niestety bo tam oto to jest to najważniejsze, no. Że my czasami psioczymy na tych organizatorów, że każą to, że każą tamto, ale w momencie, kiedy jest jakiś odpukać wypadek, to ratuje. Sej, to taki fajny samochód. Ja zawsze radziłem młodym kierowcom, żeby właśnie zaczynali od takich małych samochodów. To nie wsiadali do tych potworów, bo to te drabinki, ta drabina, która idzie kariery zawodnika, jest bardzo ważna. No, weźcie sobie każdego najlepszego kierowcę rajdowego. Nikt nie od razu wsiadał do samochodu WRC albo jakiś. Tylko wszyscy zaczynali właśnie od... Mało który wsiadał do WRC. Znam takich paru, co zaczynali bardzo wysoko, ale to nie w Polsce. No. Głos parafii pyta, a gdzie Kiki Kinga? Wiecie, o co chodzi? Tu jest takie zdjęcie, nie? No może potem obejrzymy. Chyba, że zapłacicie, to nie będziemy to pokazywać. Tak, no. Dobra, jedziemy dalej. Sej, tak? Bo to był bardzo fajny, to 1-2, czy... 1-1, gdzie tam bo wiecie co, bo mnie zawsze dziwiło to, że wszyscy jeździli 1-1, a co po niektórzy... Chcąc sobie nadrobić, chyba wkładali 1-2 i... 1-2, 16, 8 zawodowe. Tak, i to było w tej samej klasie startowało, ale no, ta rywalizacja nie była taka fajna, bo to wiecie co, no nie, uważam, jak zapniemy wszyscy seryjnym, to seryjnym, jak agrupowym, to agrupowym. Dobrze, ale nie przerywam, bo ty jesteś gościem, a ja tylko mam ci pomagać, nie? No moje Seicento było wyposażone w silnik 1.1, zupełnie seryjny. Ile to koni takie? O mocy aż 55 koni, także... Ale jakich wariantów? Prawdziwy potwór, naprawdę, prawdziwy potwór. Ale tak. Frajda była naprawdę niesamowita, bardzo mile to wspominam, więc to były piękne czasy. Wszyscy młodzi, którzy słuchajcie Łukasza, on ma rację, ja potwierdzam, to jest dobra droga. I... Sej, a potem? Następnym samochodem był Citroen Saxo, zakupiony od Michała Bachuli. Tak? No, saksofon! Tak, słynny saksofon, który wygrał rajd boheński, zresztą w Generalce, który Michał zdobył pierwsze miejsce. No, Michał miał taki okres, kiedy coś zaczynało tam po wujku, bo to jest, Janusz był wujkiem Michała. Michała, tak. Znaczy Michał jest synem siostry Janusza, no, tak? No, to Janusz był jego wujkiem, nie? Tak. Mam takie zdjęcie, które gdzieś... Ale żeby to rozwikłali wreszcie. Tak. Jest na internecie, chyba na mojej stronie, z testów, które robiliśmy z Januszem. Ja tam jeszcze w kombinezonie rafinerii Trzebinia. I siedzi taki mały chłopczyk u Janusza na kolanach. To właśnie był Bachula. Widzieliśmy to zdjęcie, tak. To jest Bachula, no. Piękne zdjęcie. I nie, porządnie było to auto przygotowane, bo to chyba Dziemeł przygotowywał, nie? Wiecie, co Dziemeł? Nie wiecie, co jest Dziemeł. Pan Andrzej Kuśnierz. Tak, General Motor Łapanów, tak. Którego pozdrawiamy zresztą. Tak, Andrzejku i całą rodzinę Kuśnierzy pozdrawiamy, bo to naprawdę fantastyczni ludzie. I
I tak, ten saksofon był dość dobrze przygotowany. To już była agrupa, to była agrupa, czy on to NK robił? On był w agrupowej specyfikacji przygotowany. Tak. No to już miało trochę koni. Miało trochę koni, około 136. Tak. Na fajnej skrzyni, bardzo, bardzo krótkimi przełożeniami, więc to już naprawdę można było się pobawić tym samochodem. To był taki, ten Citroen i Peugeot, to był taki samochód, który po Seju pozwalał jeździć. To nie były jeszcze koszty takie olbrzymie, bo tych samochodów było dużo. Ogólny dostęp do części w miarę tanich, tak. Była i 106, potem 206, nawet jeździli 306. Też, i to nie były... Właśnie przed programem słuchaliśmy takiego naszego przyjaciela, który z Katowic, Pawła Sławika, którego serdecznie pozdrawiamy, który właśnie zaczynał tym 306. Mieliśmy taki problem z częściami zamiennymi, no bo tych części trzeba było. Okazało się, że pani przyjechała z Anglii taką 306, ale piękną, słuchajcie, zadbaną, tą 16-zaworową. No w tej super specyfikacji i doszła do wniosku, że w Polsce nie będzie jeździć. Sprzedała ją za niewielkie pieniądze, rozebraliśmy ją dosłownie do gołej blachy. Mieliśmy wszystko. Mhm. Bo na rajd zapakowaliśmy wszystko, mieliśmy cały komplet części zamiennych, bo to nigdy nie wiesz, co się zepsuje w samochodzie rajdowym. No i tam tym saksofonem? Saksofonem jeździliśmy w Coyotesach. Coyotesach. Jeździliśmy w Coyotesach, zdobywaliśmy punkty do licencji. Do licencji. Tak. I ten samochód, że tak powiem, umożliwił, otworzył nam drogę do rajdów okręgowych. No. Także bardzo mile też wspominamy starty, tak jak pan wspomina, samochód w miarę tani w utrzymaniu. Tak. Koszty, powiedzmy, nie były duże tutaj. No wszyscy sobie właśnie chwalą. A ja tu jeszcze tylko dodam, że przychodzą kolejne zdjęcia. Pozdrawiam całą Radiostradę, a szczególnie Waldka Janeckiego. Domyślałem się, że to twoja fotografia, nieco do góry nogami, ale być może tak miało być. To tak. Potem ci pokażę, chyba że wiesz, o co chodzi. Nie wiem. Jarosław Wiesław to przysłał. To już wiemy. Wracając do pytania o Kingę, ja nic nie sugeruję, ale rozpoznaję na zdjęciu niektórych tu obecnych razem z tą Kingą. Szczegóły pikantne po przerwie, za chwilę zapowiemy. I jeszcze Beata Rusiecka pisze, że oczywiście trzyma kciuki za Tomka Zbroję. Zbroja go. Jasne, że Zbroja go i wszyscy nasi go, którzy są w Warszawie, którzy już się przygotowują do rajdu Barbórki. To teraz przerwa, przypominam, 4080, nasz numer SMS-owy i na Facebooku cały czas jesteśmy również obecni. GMEU również pozdrawia całą redakcję Radiostrady oraz dzisiejszych gości. 25 minut po 23. Słuchają państwo Radia Kraków, Radiostrada nocą. 4080 nasz numer SMS-owy, cały czas można do nas pisać i zachęcamy do tego. Piszcie, jak wam się podoba, gdzie jesteście, czy słuchacie. Jak piszecie, to zakładam, że słuchacie, ale no nie zawsze tak jest. Może się okazać, że nie. Może ktoś napisać, nie słucham. I Radiostrada, nasza strona, oczywiście cały czas do waszej dyspozycji. Także proszę do nas pisać, skąd, gdzie, jak. O czymkolwiek. Czekamy na waszą korespondencję. Pytanie numer jeden do Waldka. Wiem, że masz swój sklep spożywczy. Czy można w nim kupić kotlety sojowe? Nie wiem, dlaczego takie pytanie padło. Jarosław Wiesław o to zapytuje, ale być może chce cię odwiedzić. No to chyba muszę zamówić, bo niestety nie mam. Także ten temat mamy zamknięty. Dziękuję za odpowiedź. Ja chciałem państwu przypomnieć tylko, że od poprzedniego programu mamy takiego stałego gościa, który tutaj u nas w studiu jest. Stoi niestety cały program. Czemu niestety? No bo wiesz, wszyscy się stoi. Wyjdzie. W ten sposób. I takie mam prośbę, jeżeli państwo są w stanie nam pomóc, bo ubrał ci taką dziwną koszulkę żółtą, która nie pasuje do jego kombinezonu, a może pasuje. Pasuje. Pasuje do tego kombinezonu. Coś ma wspólnego z tym kombinezonem. Jakbyście mogli nam podpowiedzieć. Z jakiego zespołu, bo to chyba jakaś rajdowa, bo jakaś chyba rajdówka na tym jest. Jakbyście nam mogli pomóc, co to za zespół rajdowy i kto w tym zespole jeździł, bo tak żółty do czerwonego, ale coś wspólnego chyba ma ta koszulka z tym. Czekamy na wasze podpowiedzi. To tak tylko nasze, zabawowo. Taka zabawowo. 4080. No i oczywiście Facebook. A na Facebooku jest to zdjęcie, także tak. Zachęcamy. I można nas też oglądać na stronie www.radiokrakow.pl. Także jak ktoś ma internet włączony, może sobie nacisnąć oglądaj nas i już jest z nami w studiu. Ja tylko przypomnę, że gościmy dzisiaj dwie załogi rajdowe. Łukasz Mrożek, Bartek Trojanowski i Waldemar Janecki, Grzegorz Kwiecień. Kuba Dorna, Poznań obecny, jeszcze pracuje warsztatowo, jutro Barbórka. Z wami śrubki lepiej się kręcą. Pozdrawiam studio gości rajdowego króla maluchów Waldka i wyścigowo rajdowych przyjaciół z Krakowa. My też pozdrawiamy.
Łukasz, bo doszliśmy do saksofona. Po saksofonie co? Honda Civic piątej generacji. To już grubo. Tak zwane jajko. Jajko, to dość, to dość popularne. Tak. Dość popularne, tak. Tym sam, 1.6 VTi. Tak, 1.6 VTi. Z tym samochodem pierwszy raz wystartowaliśmy w Memoriale Janusza Kuliga w Wieliczce. Tam udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w klasie, także fajnie to wszystko się zaczęło. Auta były bardzo mocne, to chyba nic się nie robiło przy tym samochodzie. Ja pamiętam, że te auta się kupowało, wkładało klatkę. Seryjnie kupę. 160 koni, także... To co ci więcej potrzeba? Tak. Na 1.6 to a grupowe auta niektóre nie miały tyle koni. I to wdzięczne autko było, czy się dobrze prowadziło. Ja pamiętam, Tomek Czopik zdobył na tym Mistrzostwo Polski, Cekiera, pierwszą taką Hondą, którą wyjechał na Mistrzostwa Polski, był krakowski kierowca rajdowy Cekiera i to auto miało jedną tylko wadę. Organizatorzy poprosili go, który to NK, cichutko jechała i prosili, żeby zmienił wydech. Oni go nie będą za to gonić, ale on jak jechał, to ludzie wychodzili na drogę, bo nie wiedzieli w ogóle, że rajdówka jedzie. No. Także że takie przygody były z tym samochodem. Potem to auto naprawdę było bardzo wdzięczne, jeżeli chodzi o rajdy. I nie dziwię się, że siadłeś do takiego. Na dobre samochody wsiadałeś. Bo taka dobra droga, bo to samochody... Wiedział co dobre. Dobre, wiedział co dobre. To czasami tak lepiej wziąć i tak zastanowić się dobre, nad zakupem. Nie, nad zakupem się zastanowić, bo tak kupują, potem się okazuje, że to przewartościowane, przepłacone i nic z tego i nie bez jest. Sensu. Bez sensu. Jeśli mogę, to dział łączności ze słuchaczami, bo tu cały czas napływają, a nie chciałbym kogoś dyrektor, pominąć. Tak? Nie, Paulina Garbacz pisze. Pozdrowienia dla duetu Waldek and Grześ i oczywiście dla Radiostrady. My też pozdrawiamy. Tu piękne również zdjęcie. Jarosław Wiesław pisze. W tej koszulce jeździł Paweł Chytroś z Bocianem. To kojarzymy. Kierowców, czy to prawda? Czy to prawda? To kierowców kojarzymy. Ale a co? Marka zaproponowała, zobaczcie. Jakie koszulce wy mówicie? No twojej tej w kratkę. Nie, w tej koszulce to nie ten zespół. To nie ten zespół, no ale blisko. Podpowiemy, że coś ma wspólnego z tym kombinezonem, w której Jasiu stoi, bo myśmy go chcieli Jasiu. Jasiu stoi tak, że blisko, ale to jeszcze nie to. Łukasz, Honda? Tak, Honda Civic, którą miałem 2 lata, w kilku rajdach nią wystartowałem. Też bardzo fajny, poczciwy samochód, praktycznie bezawaryjny. Tak. Także nie borykałem się z żadnymi awariami, cieszyłem się po prostu jazdą. Obecnie jeżdżę Citroenem C2. C2, to tak. Jest R2 czy to jest... Nie, niestety to nie jest R2. VTS? Tak, VTS, ale w dość takiej mocnej specyfikacji agrupowej, gdzieś około 170 koni, więc... No powiedzmy, że jest okej. Okay. Jest. Myśmy tutaj rozmawiali, bo tutaj gościliśmy Janka Chmielewskiego, człowieka, który też tym samochodem, troszkę może mocniejszym, parę lat ładnych jeździł i wrócił do tego, bo widzę, że dzisiaj też siadł za kierownicą, chyba teraz pojedzie tym samochodem Barburkę Warszawską. Tak. Tych samochodów się trochę pokazało. Ja miałem taką przyjemność przez rok obsługiwać samochód, ale ten w specyfikacji R, budowany tutaj w Krakowie od zera, naprawdę dopasiony był maksymalnie. I w gruncie rzeczy to auto nie psuło się. No, było spokojnie jechać, dojeżdżać. Zmieniało się klocki, może czasami tarcze, jak już były dojeżdżone, koła i to wszystko. To jest dobry. W ogóle ten koncern Citroën Peugeot przez pewien okres i chyba nadal będzie przez pewien okres tak bardzo mocno wszedł w rajdy samochodowe. I to napędzało oni prowadzili Marek Nawarecki, który rzeczywiście położył olbrzymie zasługi na to, żeby te samochody jeździły, żeby ten puchar Peugeota powstał i potem saksofona, nie saksofona, nie, sakso to było, bo to Marcin mnie goni zawsze, żebym nie posługiwał się slangiem, tylko mówił jaki samochód. Teraz C2 to też fantastyczny wynalazek. Jest ich mnóstwo i widziałem, że no naprawdę ta droga, jak ci jeździ teraz w takim właśnie... Trochę inna specyfika jazdy niż Hondą. Tak. Trzeba było się przestawić, samochód bardzo krótki. Krótki, tak. Tak, bardzo, bardzo nerwowy, ale sprawiający wielką frajdę z jazdy.
No, jest, także jest to, jest, to, jest, to jest ogromny plus, że po prostu człowiek wysiada z tego samochodu z uśmiechem od ucha do ucha. I planujesz w przyszłym roku co? Zostajesz przy tym? Tak, zostaję przy tym samochodzie i plany są na pełen cykl rajdów okręgowych. Natomiast wszystko uzależnione... Ten Puchar Śląska, jak to się... Wszyscy stracą w Pucharze Śląska, tak? Mistrzostwa Śląska. Mistrzostwa Śląska. Dziwna sprawa... Trzecia liga to jest. Teraz wiecie, co to jest taka dziwna? To się takie zrobiło, że wiecie, no chwała wielka Automikowi Śląskiemu, no, dość prężnie działającemu. My ma nawet koło środowiskowe w Krakowie. W Krakowie, tak. No, Puchar Śląska w Bochni, no, no trudno. No, teraz no, tak, już nawet na Podkarpaciu był. No, nawet na Podkarpaciu. Radziecki no. Przecież. Cieszę się, że jest w ogóle. Mam nadzieję, że przygotowania do memoriału są, tak? Jedziecie memoriał? Taki mamy plan. No ja mam taką nadzieję, bo spotkamy się na memoriale, bo my w przyszłym roku troszkę mocniej się szykujemy na memoriał. W tamtym roku mieliśmy studio. Mhm. W tym roku otworzymy dwa. W przyszłym roku otworzymy dwa. Albo trzy. Stereo, tak jest, kwadro. Słuchajcie, my jesteśmy zakręceni na punkcie rajdów, no i co możemy, to robimy. Słuchajcie, mogę poczytać? No. Okej, okay. Adrian Walczak pyta, czy Waldek pojeździ jeszcze maluchem w RSMP, brakuje takich ludzi. Na co Jarosław Wiesław odpisuje? Pojedzie pod warunkiem, że zaceruje bieliznę. Bo ma dziury jak w serze szwajcarskim. Nie wiem, skąd Jarosław o tym wie, ale nie wnika. W skarpecie. Pan Wojtek Nowak czuwa nad waszym bezpieczeństwem. Był głos parafii, a to wiecie, kto się teraz odezwał? Straż Piekła. Dobra jest. Straż Piekła też w porządku. Pozdrawia. Mimo mrozu i śniegu słychać was doskonale w naszym Roburze. Pozdrowienia dla redakcji i gości. No i rzeczywiście zdjęcie Robura jak żywe. Nie wiem, gdzie robione, ale gdzieś w górach. Napisz, skąd do nas napisałeś, gdzie to jest ten Robur, bo jesteśmy strasznie ciekawi. No pięknie, niezłe oponki w nim. No a Adrian Walczak pyta, o Jasiu, skąd pomysł na imię? No odpisałem, że to rzeczywiście jest bardzo dobre pytanie. O, i pojawia się Kuba Dorna, który pisze, żółta koszulka załogi, Janusz Kulik, Emil Horniaczek, Toyota Corolla WRC, koszulka chyba z rajdu Barum 2001. Tak? Może tak być. Może tak być, bo my też nie jesteśmy pewni, ale wielkie brawa. Z tyłu, za wiedzę. W zespole rajdowym Mikony. Krzysztof Tomczyk pisze, Waldek, brakuje tego autka na odcinkach. Wzbudza tyle emocji, co najmocniejsze samochody i motywuje również innych zawodników. I zdjęcie malucha biało-czerwonego. I jeszcze jeden SMS do przeczytania, tak? Dobrze. Załoga Hanak Nawara pozdrawia z Zakopianki. Zimno, ślisko, pozdrawiamy całą ekipę. No to my też oczywiście pozdrawiamy. Ja się wrócę do tej koszulki, to na pewno nie z rajdu Barum, ponieważ na Barumie Janusz startował w barwach Baruma. Miał z boku z Maćkiem Szczepaniakiem. Natomiast Mikona, no to jest prawdopodobnie z rajdu Bratysławy, rajdu Mikony, bo Mikona to była taka dość potężna firma na Słowacji, która była sponsorem całego cyklu rajdów. I to jest prawdopodobnie z rajdu w Bratysławie. Wiecie, no ja się mam mnóstwo tych koszulek, także że prawdopodobnie będzie je powoli wszystkie tutaj przedstawiał nam, ale to jest rzeczywiście z zespołu rajdowego Mikony, Janusz Kulik, Emil Horniaczek, także dziękujemy za podpowiedź, jest okej. Okay. Dobrze, Adrian Walczak, jak wyścig górski jest w Sopocie, to się nie dziwcie z Mistrzostwem Śląska w Bochni. Prawda? Prawda. Ale podobno mają być regaty żeglarskie w Morskim Oku. A Katowice żądają dostępu do morza. Wracamy za parę minut. 20 minut do północy, słuchają Państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą 40.80. Przypominam, to nasz numer SMS-owy, no i oczywiście na Facebooku też jesteśmy cały czas, także proszę tam pisać. Marek, tu masz informację, tak? Tak, tak, ja przepraszam, rzeczywiście Kuba Dorna ma rację. To był ten samochód, który jest na piersi Jasia, to jest Corolla. Janusz jechał na tym rajdzie z Eminem Horniaczkiem. Auto niestety na 13 OS-ie, na 13 kilometrze odmówiło dalszej jazdy i zostali tam. Dziękuję za podpowiedź. Mi się po prostu, no, tych rajdów jest tyle, że mi się już to wszystko miesza, ale Kuba, bardzo dziękuję za podpowiedź. A Jakub Wysoczyński przysłał zdjęcie. No, przysłał twoje zdjęcie. Jak coś robisz w samochodzie, to aha, właściwie no nie, no to w karoserii. I pisze, że w oczach widzę 5 promili, ale nie wierzę. To jest po prostu 5 nocy pewnie, albo tak 50 jest, nocy. 5 nocy w... nieprzespanych. Ciężkiej pracy w garażu. Dobrze, dojdziemy do tego. Bartek, pilot rajdowy. Bartek, skąd u ciebie zamiłowanie do rajdów? Ja jestem z Bochni, więc odcinki rajdu krakowskiego, potem jeszcze Subaru, czy jeszcze Getting. A tam jest taki chłopak, co
Kantor prowadził, jeździł na rajdy. Tak, taki mały, Kazek Chełmecki. Kazek Chełmecki, tak. Jest tak. Od... Dalej prowadzi. Dalej. O, to był jednak też wielki pasjonat rajdów. Tak. I dalej jest. Dalej jeździ super. Coś już? Nie, nie, nie chyba jeździ oglądarkę. Oglądarkę, no. Bo był taki, miał taki moment, kiedy sam startował. Tak, on nawet jeździł z Kodą Felicją Fitcar. Z Czech. Czyli słuchajcie, no, no nie da się ukryć, że Bochnia to też... To Zagłębie. To, no rajdowców. To w ogóle tamten region, Zagłębie rajdowe. Bo no, nie wspomniemy o rodzinie, bo to już cała rodzina teraz jeździ Bębenków, tak? Tak. My gościliśmy tutaj tą załogę. Ja tylko patrzyłem na tego młodego, przerażonego, jak ojciec jest pilotem. Zastanawialiśmy się, jak to się jedzie, jak tata dyktuje, ale jest parę takich załóg i okazuje się, że można jeździć. Ale Bartek Że wszystkie te rajdy były tam krakowskie, niedaleko Bochni, no to tata mnie wziął i to już prawie 30 lat temu byłem, pierwszy raz na rajdzie. Proszę. I to był odcinek ten Dziekanowice-Kunice, świętej pamięci też. Kunice był taki OSR? Tak, a ja znaczy ja tego nie pamiętam, to tylko wspomina tata zawsze, że wtedy jak przejechał Marian Bublewicz swoją Sierrą, tata patrzy, mnie nie ma, jestem tak 200 metrów gdzieś w zbożu i płaczę, bo się przestraszyłem. No ale to wtedy było już, no 30 lat temu mówię, ale wdychał ten, wiesz, ten stamtąd, ten pył, to wszystko. I potem tak jako kibic jeździło się na te wszystkie rajdy tam krakowskie. Wtedy później przyszedł czas na to, że byłem jednym z organizatorów, pomysłodawców rajdów tam u nas w Bochni. A potem z Łukaszem nawiązaliśmy współpracę i trwa już to prawie 8 lat. No proszę bardzo. Wiesz co, to mi się podoba. My namawiamy młodych ludzi, że jeżeli no, ktoś nie ma samochodu, no, a pasjonuje się rajdami, to jest, może być pilotem, może być organizatorem. Szukają młodych ludzi do współpracy. No, na przykład rozmawiałem tutaj z szefem, z panem Owczyńskim z Automobil Klubu Krakowskiego. No wszystko jest pięknie, ładnie, ale w klubie są 3 czy 4 osoby, które pracują. Młodych nie ma, nie chcą przyjść, nie chcą pracować. Tutaj ostatnio gościliśmy ludzi związanych z rajdami, z organizatorami, Janusza Czopa. No mówię, że dawniej nie było problemu. No. Młodzi ludzie się zgłaszali, jechali na odcinki, stali całymi nocami, dniami. A teraz to ciężko jest skompletować, bo to młodzi się ruszyć nie chcą, stać za darmo nie chcą. Dawniej jechali za butelkę wody i za kanapkę. Teraz każdy żąda pieniędzy. Teraz, żeby zorganizować dobrze rajd i zabezpieczyć go, bo to są to różne tam. Oni opowiadali, całe 2 godziny opowiadali o organizacji rajdu i to naprawdę trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby się brać za organizację. Ja zawsze podziwiam organizatorów rajdów, że to jest jednak straszna rzecz, którą biorą na siebie. To dzień i noc pracują nad tym, żeby zawodnicy mogli wystartować. A potem na końcu rajdu zawodnicy mówią, to było słabo, tamto było słabo, a to było źle, a tamto było... Wyjdź i zrób, no. Ja mówię, wyjdź i zrób. No i to tak w ogóle, to nie tylko Automobil Klub Krakowski cierpi na takie problemy, bo to wszystkie tego typu organizacje, gdzie trzeba coś od siebie dać i trochę czasu poświęcić. Ale pisze do nas Adrian Walczak, na tą Felicję z Bochni czekałem przy OS-ie zawsze. Miała ciekawą historię, ponoć fabryczny kitkar. Tymczasem Krzysztof Grzesik pisze, panie Marku, ale mi pan zaimponował pamięcią o Kaziu. To była postać. Zobacz zdjęcie dołączone. Tak, widzę. Ciągnik tak. C30 czy coś tam innego. Gdzie on to zdjęcie zrobił? No. Gdzieś auto się chyba zepsuło i ale on tu ciągnął. W kombinezonie, zobacz, elegancko. Cudowne zdjęcie. Państwo też mogą zobaczyć, proszę wejść na Facebooka, tam to właśnie jest. Jest to zdjęcie na tym traktorze. Jak się siedzi na prawym fotelu? Bo my zawsze pytamy, bo to zawsze uważam, że to tak. Odwagę ma kierowca, ale to, co przeżywa pilot, to jest inna rzecz. Czy do tego się już oswoiłeś? Już jeździcie, tyle lat jeździsz. To dla ciebie już jest taka bułka z masłem? Czy za każdym razem masz jakieś tak? Tak mówię, Łukasz się przeprowadził z Lipnicy do Bochni, jesteśmy sąsiadami, mieszkamy prawie dom w dom. No proszę. I on zrobił rajdówkę, wiedział, bo znaliśmy się jako kibice, wspólnie jeździliśmy czasami gdzieś tam na jakieś rajdy. I Łukasz zaproponował, że może jakiś kajodes przejedziemy, jak już jest rajdówka, no i
Jak już raz siadłem na tym prawym, to już tak zostało do dnia dzisiejszego i jeździmy. Tak, Bartek, ja cię pamiętam z różnych rajdów. Zawsze, jedno co mi zawsze się imponowało, to ten twój uśmiech. On był zawsze uśmiechnięty, zauważyliście? Że Bartek jest zawsze uśmiechnięty, zawsze mu się tak, przepraszam, nie obrać się, Michał śmieje, wesoły. To stwarza jakąś atmosferę w zespole, nie? No bo to, jeżeli się nie dogra kierowca z pilotem, to nic z tego nie będzie. To mogą być najlepszy samochód, najlepsza... Jak się razem nie dogadają, to nic z tego nie będzie. A pilot zawsze wytwarza jakąś atmosferę w zespole, nie? Ja ci się wypowiem. Tak, no. Tylko odcinki specjalne. I wierzysz mu tak? Wierzysz mu tak... Na 100%? Na 100%. Staram się mu wierzyć. Tak jak własnej żonie, tak? Tak mówią, nie? Pilotowi trzeba wierzyć lepiej niż własnej żonie. No bo to on przede wszystkim dyktuje rzeczy, których ty no, musisz to wierzyć, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Jeździsz już tyle lat na rajdach jako pilot. Czy zauważyłeś jakieś zmiany w zapisie, w pracy pilota na rajdzie? Bo ja jak znam życie, to nie macie koordynatorów, nie macie tamtą, na twojej głowie jest wszystko... Wszystko, co dotyczy organizacji rajdu, jest. Dzielimy się też obowiązkami tutaj z tak. Łukaszem. Każdy ma swój jakiś tam rzeczy do wykonania, do zrobienia. Jeśli chodzi o sam styl dyktowania, to jeszcze jechałem z dwoma innymi kierowcami. Całkiem inna jest metoda dyktowania kątów zakrętów, długości. Każdy tak, ma inny, tak? Tak. Ale ja byłem przyzwyczajony do Łukasza, no. Bo to się od samego początku razem jeździliśmy, no to się swój sposób wypracowaliśmy. Atmosfera no w środku w samochodzie jest bardzo ważna, bo to inaczej bez tego nic nie będzie. Ale czy to się zmieniło? Bo dawniej były całkiem inne zapisy były. Czy ty już pracujesz na tych kątowych zapisach? Tak. Jak to jest? Jedynka jest ostra, czy szóstka jest ostra? To właśnie zależy od kierowcy, jak sobie kierowca ustali, czy chce sześć. Sześć to jest tak już szybki taki, prosty prawie. Prostuj, no. Prostuj, tak. A jedynka to jest już taki ostry zakręt, albo nawrót bardziej już wtedy jest dyktowany. No bo różnie, widziałem takie ładne kreski czasami mają... namalowane na kierownicy, ile skręci, tak dyktuje, tak? No ale to już chyba nie, to się ma w głowie już takie coś. Niektóre załogi preferują taką metodę. Tak? Tak. Nieraz widzimy na zapoznaniu, że faktycznie kierownica jest oklejona, mają ponumerowane kąty zakrętów i w ten sposób robią opis. Myślę, że to jest skuteczne. Skuteczne? Tak. No, ja sądzę, że na początku tak, ale ty już masz w głowie chyba te kąty, nie? Kierowcy światowej sławy stosują te metody, więc... No to rzeczywiście. Więc myślę, że to przynosi rezultat. Powiem ci, że się widziałem to, bo to widziałem różne sposoby. Są też tacy, co z czym ja zawsze walczyłem, żeby nie zapamiętywać, na pamięć jechać. Tak. Żeby czy można zapisać sobie, ale to potem przy notatkach pilotowi może pomóc zapis kamery w samochodzie. Natomiast opierać się na tym, co ja zapamiętałem, to może być moment, gdzie człowiekowi się coś... Myśmy tutaj śmiali się kiedyś, opowiadali piloci, że mieli na przykład zapisane przy żołnierzu w prawo, nie? Żołnierz poszedł i tyle. I tyle go widzieli. Adrian Walczak pyta, mówi, zapytuje, nadal nie wiem, czy Waldek pojedzie jeszcze maluchem. Waldek, bo po prostu... Dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. Na razie składamy BMW, ale jak będzie trzeba, no to malucha się odkurzy i coś pojedziemy. Adrian pisze, że Lep tak robi. Pewnie chodzi o tą kierownicę. No to rzeczywiście wysoko poprzeczka postawiona. I jeszcze Adrian napisał, panie, kiedyś to było. Janusz Nosacz, rozumiem, że to cytat. A mnie się przypomniało, że jak to ktoś mówił, że mój dziadek jak przed wojną nadmuchał koło w rowerze, to starczało na parę lat. Takie było powietrze. Takie. Dobrze. 4080 nasz numer SMS-owy i cały czas jesteśmy na Facebooku. Bądźcie tu z nami. Za 6 minut będzie północ, słuchają państwo Radia Kraków, Radio Strada nocą, SMS, to w ogóle dział łączności ze słuchaczami ma co dzisiaj robić. SMS od słuchacza, atmosfera ważna w rajdówce, ale i na serwisie. Pozdrowienia, pozdrawiam Marcin. Też pozdrawiamy, to prawda, że ta atmosfera wszędzie ważna. I Tomek Boguś tutaj na Facebooku wrzucił na mema, to musicie sobie sami obejrzeć, bo nie będziemy tego opisywać. To po prostu na naszym Facebooku Radio Strada zapraszamy. Przypomnij, Marek, gości. Gościmy ci dwie załogi rajdowe. Łukasz Mrożek, Bartek Trojanowski
Waldemar Janecki, Grzegorz Kwiecień. To ja mam pytanie, panowie, tak. To jak to było z tymi skarpetkami, bo nie wytrzymałem. Z tą bielizną, to musimy wytłumaczyć. Kazali wyprać po prostu, nie? Wyprać? No nie, właśnie nie. Nie. Wymienić. Nie, nie, to było tak, że pojechaliśmy na rajd i okazało się, że jedna ze skarpetek jest dziurawa. Znaczy, na rajd, to było przed rajdem w sumie. No skarpetek i, takich w butach? Nie, skarpetek rajdowych. No właśnie. Tak. No i a czym one się różnią? No, to są niepalne. No właśnie. Te niepalne. No i dlatego nie może być dziury, żeby ogień się nie dostał. I nie może być nicią taką zwykłą zeszytę. No ja poprosiłem żonę, no już dzień tam czy dwa przed rajdem, żeby to zacerowała. Zacerowała, no i na pierwszym tym BK sprawdzają, patrzą, skarpetki zacerowane, no i od razu do pana Nowaka. Tak jest, pan, Wojtusia. Pan tak. Nowak, tak, od razu. Dziękuję. Nowe skarpetki, proszę kupić, w tym nie będziecie jeździć. No i taka to była po prostu historia z tymi skarpetkami. Udało się je kupić w końcu? Tak, udało się kupić. Znaleźliśmy taki sklep rajdowy w Świdnicy, zakupiliśmy nowe skarpetki i do dnia dzisiejszego już mamy drugie, zapas. Także możemy drugie chyba bodajże 10 lat jeździć, bo tamte miały 10 lat. Wadek, a powiedz mi, a nie sprawdzał przed startem, czy masz je założone? I paznokcie czy obcięte? Właśnie, tak, było. Było. Boguś sprawdzał nam. Boguś nam sprawdzał po mecie pierwszego odcinka, po prologu. Kazał wam buty tak, ściągać? No, tak, nie. Pokazał, czy mam nowe skarpetki. Tak, sama tak było. Trzymał nowe skarpety. Tak było. Po minięciu mety, już tam zjeżdżaliśmy na park serwisowy, sprawdził, czy mamy nowe skarpetki, czy ja mam. Także takie przygody bywają. No. Waldek, my dlatego cię tak przepytujemy z tego, bo my jesteśmy miłośnikami tych Fiatów 126P. Mieliśmy tu takiego gościa, który no, podbił nasze serca. Wiecie, o kim mówię? Wiem. Ja już wiem. O. Wojtek jak... Grondal, tak? Tak, dobrze jest. Groszek, tak? Kropek, tak prawie jest. Prawie jak Subaru. No, prawie jak Subaru, słuchajcie. Kochany chłopak. Miłośnik maluchów. No, jak on tu opowiadał o tym, jak on budował ten samochód. Ile go kosztował lakier na tego malucha. Ale to jest taki prawdziwy człowiek. Tak. Gość, tak. Który sercem to robi. Tak. To widać, że to jest pasja. No Grzesiu z nim jeździł jako pierwszy jego pilot. Grzesiek był. Później wsiadł na Magórski. Tak, to Grzesiek jeździł jako pilot z Wojtkiem. Słuchajcie, to jest dobrze, bo to jest tradycja pewna, bo nie pamiętacie tych czasów, kiedy zaczęły się w ogóle starty małymi Fiatami. W Krakowie była bardzo mocna grupa, która zaczęła starty Fiatami 126P. To był Makówka, było paru zawodników. W każdym razie, słuchajcie, no, był takie czasy, z Automiklubu Krakowskiego jechało na rajd 30 załóg. No. I ten maluch to jest taka może moja bajka, bo to jest te lata, kiedy ten samochód powstał. Jak były potem Puchar Princa. Princa, tak? Na tak. Wieczystej, tak. I do dzisiaj są jeszcze spece od budowy Jacek tych... Stolarski jeździł. Jacek Stolarski, tak. Wojciech Pischinger. Później jeździł Kazimierczak. Tak. Słuchajcie, i nagle okazuje się, że to nie zginęło. Jak słyszymy opowieści o tych samochodach, to zastanawiamy się, jak pomóc tym ludziom, którzy wyciągnęli te małe Fiaty. No będziemy się starać, jak będziemy mogli, żeby te samochody nie zginęły, żeby te samochody nie zginęły, nie zgniły gdzieś. Na całe szczęście jest taki w tej chwili trend, i to bardzo dobry, do odbudowywania starych samochodów. Łącznie z samochodami rajdowymi. Zobaczcie te historyczne samochodowe Mistrzostwa Polski. Tak. No tych samochodów nie ubywa, przybywa z roku na rok. No już nie wspomnę Syrenie. Pana Czoryło, który tym będzie startował, zresztą jest w Warszawie na rajdzie. I tych samochodów przybywa i cieszę się z tego. I Waldek, ty nie wyrzucaj tego samochodu. Nie, ten samochód zostaje już do końca. Zostaje, tak? Do końca. Mam w sumie 4 egzemplarze, także... No, to więcej niż skarpety. Tak, a propos. Tak. I ta dziura ma być poważnym zagrożeniem życia? Bądźmy tak. Poważni, pyta Adrian Walczak. No prawda. Rzeczywiście ale brzmi dziwnie, no ale przepis jest przepis. Tak, może tak być. Ja już widziałem różne cuda
Wspomnę tylko właśnie tego brak pół centymetra na w rękawiczce, nie przeszła rękawiczka badania technicznego. Można różnie do tego podchodzić. No ale jakby ci palec spaliło, czy dużo u nogi, no jakby to wyglądało. Ja pamiętam pierwszy raz... Ale poczekajcie, Jarosław Wiesław podesłał zdjęcie, groszek ognia. Jedne rękawiczki mu chyba Waldek pożyczył, bo dziura na cały palec. Także się okazuje... Kurczę blade, no po prostu. Niesamowite rzeczy tu się dzieją. To wszystko na Facebooku. Wchodźcie tutaj, bądźcie z nami. No, przepraszam, przerwałem, ale wiesz. A z kim on to jedzie, groszek? Powiedzcie mi. A wy nie widzicie tego. Dobrze, w przerwie będziemy robić tutaj te pytania i odpowiedzi. Głos parafii już jest. Dobrze. Tak, spójrz Jarku, tutaj dziurawe rękawice nie przeszkadzały. Ach, ta komisja techniczna. Wracając do właśnie tych nici, które mają być na skarpetka. Ja miałem problem na badaniu kontrolnym, pojechaliśmy z Łukaszem na pierwszy nasz rajd, to był memoriał, gdzie wystartowaliśmy. Miałem kombinezon, jak to na początku, no kombinezon droga rzecz, trzeba było kupić kiedyś, więc pożyczyłem sobie od Grzegorza Bębenka. Tak. To był kombinezon, którym oni jechali w mistrzostwach świata w rajdzie Polski, tam... On nie był ciebie niższy? Proszę? Nie, Grzesiek jest jego wzrostu. Grzesiek jest, tak. Się wydawało. Michał jest mały. Szczuplejszy. Mhm. Tak. I badanie kontrolne podchodzimy, okazuje się, że kombinezon będzie, nie zostaniemy dopuszczeni, bo kombinezon ma przeszyte sponsorskie naszywki na drugą stronę. My mówimy, ale czy tam zaczęliśmy tam negocjować z sędziami, że to jest po Grzegorzu, ja w tym mistrzostwach świata i dało się, a my rajdu okręgowego nie damy rady jechać. Zostaliśmy dopuszczeni warunkowo, no i po tym rajdzie musiałem oddać i już szukać i zakupić swój kombinezon bez naszywek, żeby czasem te nici nie przeszły na drugą stronę. No. Dajcie, jak już mówimy o... Czy ty pytałeś, z kim tutaj kierowca jedzie? Tak, tak? To jest odpowiedź. Adrian Walczak pisze za nią Nowakowską. A, tak mi się wydawało, ale to wiesz... To... A Krzysztof Stań dopisze, Grzesiu Kwiecień, ja też mam maluszka, pozdrawiam. O. No, my też pozdrawiamy. Wiem, od kogo go ma. No. Dobrze, i wiecie to, jeżeli mówimy o kombinezonach, to kiedyś wieczorem wpadł do mnie Janusz i mówi, słuchaj, trzeba przeszyć naszywki na rękawie. Ja mówię, jak to? No przecież idealnie od metra na środku mi nie mogą być na środku. Ja mówię, jak to nie mogą być na środku? Popatrz, jak trzymam rękę, to naszywki z boku nie są widoczne dla fotografów. Musi się przesunąć do środka tak, żeby widać było, popatrz, jak rękę trzymam i musiałem w nocy przeszywać wszystkie naszywki, bo były niewidoczne. Ale przeszło, tak? Nie było problemu z tym, że podziurawiłeś kombinezon. Szyłem to po prostu tak, jak troszkę, żeby to tylko kupy się trzymało na następnym rajdzie. A Marek ładnie szyje, słuchajcie. Tak. No i tak to się odbywało. Mówię, no ale to głupota. Nie, tak ma być, bo to jest sponsorska sprawa. Naszywki na rękawie muszą być widoczne, a rękę trzymasz po prostu tak przy kierownicy, że one muszą być bardziej do środka, żeby były widoczne na zdjęciach. Więc tego wniosek, że jednak sponsorskie sprawy czasami są ważne. No, są rzeczy, do których komisje techniczne się doczepiają. Ja nie będę dochodził do tego, ale maluch. Jak to u ciebie się od malucha zaczęło wszystko, Waldek, tak? No u mnie zaczęło się tak, że no, tą motoryzacją to interesowałem się już od młodych lat. Gdzie ty mieszkasz? Ty w ogóle jesteś... Ja mieszkam miejscowość Modniczka, to jest taka wylotówka tam na Olkusz. Każdy wie pewnie. Każdy wie. Przy słynnym OS-ie Pasternik, gdzie odbywał się tak zwany, tak, prolog, to był taki prolog rajdu krakowskiego. Tak jest. Ja już w latach 80. tam pod koniec, pamiętam, chodziłem oglądać... Po płytach było to takie. Tak jest, po płytach był start, później tam przez shooter przechodził to i on startował tam u góry, zjeżdżali później na dół. No to były tam chyba końcówka lat 80., później jeszcze tam gdzieś początek 90. lat. To był rok, powiem ci dokładnie który. 93. Nie, albo czwarty też był, ale 88 albo 7 też pamiętam, jak jeździli, tylko akurat startowali z góry i wjeżdżali właśnie na poligon. To była własność pana Sobiesława Zasady i on miał w planach budowę tam toru. Ale nie wiem dlaczego... Nie przeszło to, bo szkoda, bo mielibyśmy naprawdę ale widocznie coś tam było, że okoliczni mieszkańcy, że byłoby głośno. No niestety jest problem z budowaniem jakiegokolwiek toru i będzie problem, bo niestety, no ale opcje takie tych mieszkańców są czasami bardzo mocne i na rajdach jest to samo. To zróbmy teraz może chwilkę przerwy, dobrze, i wrócimy za moment.
7 minut po północy, słuchają państwo Radia Kraków. 4080 to jest nasz numer SMS-owy. Cały czas czekamy na SMS-y od naszych słuchaczy i od wszystkich, którzy są teraz z nami, bo może są też tacy, którzy nas oglądają, to już nie będę mówił, że oglądacze, ale ci, którzy chcą nas widzowie przez internet... O, widzisz, bardzo dobrze. Dobre to słowo. Więc naszych widzów serdecznie tak pozdrawiamy, machamy rączką, tak, nie wiem, do której kamery, Marek tak wie. I no Marek macha, ja mówię. I przypominamy, że jesteśmy na Facebooku, a tu na Facebooku dużo się dzieje, kolejne zdjęcia maluchów się pojawiły. Krzysztof Tomczyk pisze, jest jeszcze wielu miłośników Fiata 126P. Jeszcze w 2013 roku tak nawiązywaliśmy do słynnych wyścigów z cyklu Prince. Chłopaki nawet specjalnie zbudowali replikę malucha w oklejeniu. I tutaj zdjęcie do tego, więc to do zobaczenia na naszym Facebooku. No i jest zdjęcie, Jakub Wysoczyński przysłał zdjęcie i pisze, chłopciut wyższy niż drzwi malucha. To chodzi o naszego Wojtusia Kropeczka. I Kuba Dorna pisze, pan Zasada zbudował tor szkoleniowy. Kuba chyba słuchał tego, co mówiliśmy. Przerwie, nie mogę. Ale usłyszał, posłuchaj, co pisze. Pan Zasada zbudował tor szkoleniowy w podpoznańskich Bednarach. Może dzięki Robertowi Kubicy doczekamy się nowego toru w Polsce. O, słuchał? Słuchał. No ewidentnie słuchał, skoro albo ma z nami taki bliski kontakt. Telepatyczny, czy po prostu uczuciowy. Albo wyłączyć mikrofonów. Nie, Michał wyłączył. Michał wyłączył. Nie się przyzna. No dobrze, dobra, tak czy owak. Ja przypomnę tak tylko gości: Łukasz Mrożek, Bartek Trojanowski, Waldemar Janecki, Grzegorz Kwiecień, gośćmi dzisiejszego wydania Nocnej Rady Strady. Waldek, o tych maluchach, bo to my jesteśmy zakochani w tych samochodach, bo tu w przerwie opowiadałeś, co trzeba zaspawać, co trzeba przyspawać. Co trzeba zrobić, ile godzin trzeba spędzić w garażu, żeby to jeździło. No, pierwszy mój maluch, którego miałem, to był maluch, którego dostałem od rodziców w 1994 roku. To był maluch, którym jeździłem tak na co dzień. To był maluch, tam zacząłem jakieś tam nieduże modyfikacje w nim robić jako młody chłopak. Bodajże w 1995 roku udało mi się nawet wystartować jakiś Coyotes czy Super Sprint pod stadionem Wisły Kraków. I później była jakaś przerwa. Dopiero jakieś większe ściganie, rajdowanie zaczęło się w 2002 roku. Już zacząłem tak poważniej myśleć o rajdach. Zbudowałem malucha już takiego bardziej przygotowanego, powiedzmy, pod agrupę, z mocniejszym silnikiem. Już tam były... Co robił motor? Sam robiłeś? Ja wszystko sam. Wszystko. Ja jakbym policzył godziny spędzone w garażu, to by było nie na godziny, tylko na lata. Także trochę lat spędziłem w garażu. No i był już bardziej profesjonalnie przygotowany, tam fotele, pasy już były, mocniejszy silnik, krótka skrzynia. No i w 2005 roku taka zapadła decyzja, może by spróbował startować w rajdach. No i zrobiłem licencję, udało się zrobić licencję w przeciągu jednego sezonu. Przygotowałem sobie nowy samochód, nowego maluszka i padło na rajd Magórski, na drugi rajd Magórski, zimowy, co dla mnie, nie ukrywałem, że lubię jeździć po śliskich nawierzchniach. Maluch lubi jeździć, zimę, tak, tylny napęd to jest... I silnik z tyłu dociążony. Jest, tak. No i największe takie zaskoczenie było na tym rajdzie Magórskim. Pamiętam, akurat to nie jechałem z Grzeszkiem, tylko jechałem z Pawłem Chytrosiem. Pierwszy OS startowaliśmy, miał bodajże 6 km. No i emocje były dość duże takie, no bo to pierwszy start, taki powiedzmy już impreza rangi mistrzostw Polski, no bo to myśmy jechali akurat wtedy pucharze, no ale to jechały samochody do mistrzostw, kierowcy do mistrzostw Polski startowali. I pamiętam, że dojechaliśmy na metę pierwszego odcinku, już widzieliśmy na mecie przed nami Seicento i tak pilot do mnie mówi, coś to on tam chyba zrobił, bo myśmy go tam dogonili i dojeżdżamy, a tam okazuje się, że mamy drugi czas w generalce. Tylko, że w pucharze na 43, tak. Nam oczy wyszły, jak to możliwe, maluchem. Maluch, no, ale tak, faktycznie jest. Zabrakło nam sekundy tam z groszami do Citroena Saxo, no i byliśmy naprawdę
na początku troszeczkę w szoku, no bo nikt nie przypuszczał, że będzie drugi czas w generalce tym maluszkiem. No i później zaczęły się te starty takie, powiedzmy, marzenie wystartować w rajdzie krakowskim. Spełniło się, udało mi się, bodajże trzy razy startowałem maluszkiem, raz BMW. No i później były tam rajd Wisły, rajd Subaru. Dość dużo w 2006 roku przejechałem, no. To jeszcze jeździłem wcześniejszymi pilotami, później z Grześkiem od 2009 już żeśmy wystartowali bodajże w Barburce Warszawskiej, później w Memoriale żeśmy wystartowali, a od 2010 już było BMW, no, do powiedzmy dnia dzisiejszego. No. Tak to pytanie do Waldka. Jak to jest naprawdę? Maluchy jeżdżą na paliwie lotniczym, czy samoloty latają na paliwie do agrupowych maluchów? To i to. O, maluchy jeżdżą na paliwie lotniczym i samoloty. No. Po prostu myśmy jeździli, ja jeździłem, większość chłopaków też, czy w wyścigach górskich tymi maluchami, to jeździliśmy na czystym paliwie Avgas 100. No, na tym samym, który latają samoloty. Tylko te starsze samoloty, to bodajże chyba te Antki, coś takiego. No. No. A skąd takie paliwo się brało? Przedtem była tajemnica, ale teraz oficjalnie można sobie kupić na lotnisku w Pobiedniku. Także bez żadnego problemu podjeżdża się. A jak jest z homologacją takiego paliwa? Bo jest przepis, który mówi, że musi być to paliwo dostępne. To z paliwem było tak, że dawniej to jak był rajd, to na przykład CPN przywoził całą taką dużą cysternę i tam było 100-oktanowe paliwo i można było podejść do nich i sobie kupić. Tak kupić, aha. Potem Instytut Nafty na ulicy Łukasiewicza jest to chyba tak, produkował paliwo, nazywało się Krak 100. Z tym, że niestety trzeba było kupić 200-litrową beczkę, ale było to robione paliwo w instytucie i ono miało naprawdę 100 oktan. Pamiętam, też był problem z tym paliwem, bo ktoś się doczepił, że to nie jest kupowane na stacjach, że to... W regulaminie było tylko, że ma być ogólnodostępne. Każdy mógł sobie jechać do instytutu i kupić paliwo, w związku z tym mieliśmy fakturę na to, no i od tego się odczepił, bo z tym paliwem zawsze był jakiś problem. Potem pokazały się już na stacjach te 100-oktanowe szelowskie paliwa, chociaż też na ten temat tych paliw pamiętam, to była taka sprawa, że jedna z ekip po drodze jadąc na rajd krakowski kupiła to paliwo na stacji. Okazało się, że to paliwo było albo chrzczone, albo z nieczystego zbiornika. Zaczęły się problemy i dopiero pożyczyli paliwo od kolegów i tak się dzieje. No z paliwami to jest następna sprawa. Adrian Kaszowski na naszym Facebooku też wrzuca film Janecki Bokiem. Kto nie jest widział, taki film? Niech wyjdzie. Tak. Z rajdu magórskiego, tak? To bodajże z trzeciego rajdu magórskiego. No i tutaj ładne wejście bokiem rzeczywiście, taki zakręt 90 stopni. No i się dało. Nie, maluch ma to do siebie, że cudownie się w zimie nim jeździ, bo wzniesienia, których normalnym samochodem ciężko jest niezeszperowanym, no bo jak jest szpera, no to wiadomo, że cię wyciągnie, ale niezeszperowanym nie wyjedziesz, a maluch idzie jak przecinek, rozumiesz, po tych wszystkich, dlatego nie dziw się, że to taki był wynik, bo... No myśmy jak jechaliśmy ten rajd magórski, pamiętam, bo ten drugi był dość taki po dużym śniegu, to no w połowie odcinka doganialiśmy załogę z Seicento. No bo także dawało się. Jak nie masz cztery, to na tym jednym kółku to ciężko było się na śniegu wyzbierać. Zwłaszcza, że tak. Te Seje i te wszystkie samochody kolców nie miały. No bo... A czy akurat Denma Górski można było jechać? No wiem, ale czy wszyscy mieli? No większość miała. Większość miała. No. Ja wtedy byłem w roli kibica, także pamiętam, jak Waldek przejeżdżał, to furorę robił naprawdę, no bo jak czołówka w czterobutach. No bo to tak idzie. To teraz taka anegdota, która jest z rajdu nie Magórskiego, tylko z rajdu Cieszyńskiego, Barburki Cieszyńskiej. Kiedyś w nocy spadł, znaczy po południu przed startem do rajdu spadł śnieg, wszyscy przyjechali na suche i zaczęło się nocne polowanie na zimowe opony jakiekolwiek, żeby tylko wystartować. Kiedy wszyscy ściągali z Warszawy, z Krakowa opony, wyjechali na OS-y, a okazało się, że OS-y są czarne. Przejechały pługi.
No, w nocy pracowały pługi, wyczyściły te. Dochodzili, która to załoga spowodowała, tak? Spowodowała, tak? Jeden z gospodarzy powiedział, że jak to mieszka 50 lat, to tu w życiu nikt nie odśnieżał. Do dziś są zdziwieni. Do dziś są zdziwieni. Jarosław Wiesław pisze, ja do Łady też leję paliwo lotnicze. Pamiętam, jak na lotnisku w Rudnikach zalałem 3 kanistry i zapłaciłem 1900 zł. Kubador napisze, paliwo AV Gaz 100 jest dostępne na lotnisku. Często pytanie przed wyścigiem w hangarze. Pan czymś przyleciał czy przyjechał? Nawet kartą płacić można. Straż Piekła. Bartek Trojanowski pracuje na lotnisku. Czy redaktorzy mogą zapytać Bartka, czy jest w stanie ulać bańkę z Boeinga? Pewnie. Każdy jest w stanie. Ale będzie na innym paliwie lata, tak? Nie, ma na nafcie chyba. Tak, na nafcie latają. Także to do lampy, no, gdyby ktoś potrzebował. No, ale były 4080 takie... to jest nasz numer SMS-owy. No i na Facebooku też jesteśmy. Wrócimy za chwilę. 21 minut po północy słuchają Państwo Radia Kraków, a na naszym Facebooku gorąco i nie chcę powiedzieć tłoczno, ale bardzo miło, że tak wielu nas dzisiaj jest. Przypominam, jesteśmy tutaj, bądźcie z nami, można nas też oglądać przez stronę internetową Radia Kraków. Tymczasem Adrian Walczak pisze, kibice przychodzą pooglądać, zamienimy 15 R2-ek na 3 Waldków w Maluchach. Kuba Dor napisze, a Kraków ma silną reprezentację w Maluch Tropi. Michał Szlachetka czy młodziutki Jakub Sykucki. Jarosław Wiesław dodaje pytanie do Waldka. Kiedy zamontujesz silnik do tego pierdzioszka Aniżak? Ja nic nie mówiłem. Ja dwa słowa, tylko zasypani pytaniami. Tak jest. Ja tylko przypomnę gości: Łukasz Mrożek, Bartek Trojanowski, Waldemar Janecki i Grzegorz Kwiecień są gośćmi dzisiejszego wydania Radiostrady Nocą. Ale wracając do małego Fiata, to gościliśmy tutaj Janusza Szerle. Ale pytanie jest o Malucha. Dwa słowa. Aniżak, poczekaj, bo tak dużo mówisz, że tu już kibice mówią, że piszesz, jeden mówisz więcej, kibic mówi... ale jaki mądry. Ja nie wiem, czy on jest mądry, ale jest kibic mądry. Jest mądry. Jest mądry, proszę jest bardzo. Mądry. Odpowiedź, kiedy zamontujesz silnik? Ania zadzwoni, Ania? Przyjadę, zamontuję. Jarek, także... jak znasz Anię, dawaj telefon i niech dzwoni. Ania akurat jechała ze mną 2 rajdy jako pilot, także znamy się. W zamian za te starty obiecałeś jej silnik, tak? Tak, zamontować silnik. No i teraz dobra, pytanie, czy znajdzie się 3 Waldków? To już jest trudniejsza sprawa, to tak? Adrian pyta, czy 3 Waldków zamiast 15 R2-ek, no. Jestem ja i mam jednego syna, także i córkę, także... Czyli jest szansa. Czyli jest szansa, że jeszcze... Że wystartujecie tak, międzypokoleniowo. Tak jest. No bardzo pięknie. To jak to jest z tym paliwem lotniczym w końcu? Da się z Boeinga spuścić? Bo jest koncepcja, że węży, kanisterek, jedziemy, tak? I do plecaka. Jak dawniej bywało. Nie, jak ziły w bazach dziwnym trafem traciły przez noc po 50 czy 100 litrów paliwa, tak? Nie, teraz. Z Boeingiem się nie da, wiadomo. No za wysoko jest ten wlew paliwa. Także jak konstruktor pomyśli i da niżej, to będzie łatwiej. No dawaj. No nie, dobrze. Zgadzam ich na śmierć. No, dobra, no wracając do małego Fiata. Gościliśmy tutaj w naszym studiu Janusza Szerle. Człowieka, który maluchem wyprawiał niesamowite rzeczy. Który w Holandii został nazwany w ogóle jakimś duchem. I także, że maluch to naprawdę jest samochód, którym można wyczyniać niestworzone rzeczy. I wszyscy lubimy, jak jadą maluchy. Najlepszy dowód, że piszą nasi słuchacze, żeby zamienić te samochody na coś nie lepszego, na coś innego, wrócić z powrotem do maluchów. Adrian Walczak podsyła zdjęcie, film właściwie, Waldemar Janecki, Fiat 126P, CBR, testy elektroszpery i prosi o więcej informacji na temat tego. Opowiedz coś o tym wehikule, Waldek, taka prośba. No, był taki okres, że zakupiłem takiego maluszka z silnikiem motocykla Hondy CBR 600. No, nie ukrywam, że specyficzny był ten samochód w prowadzeniu, bo do seryjnego malucha był bardzo taki narwany, aczkolwiek dawał dużo, dużo frajdy z jazdy, ponieważ no, moc była w granicach 100 koni, także naprawdę trzeba było mieć szybkie ręce w tym maluchu, żeby po i prostu... I parę krawężników w środku, tak? Tak jest, naprawdę. No, miło wspominam ten samochód, niestety sprzedałem go, 2 lata się nim powiedzmy pobawiłem, pojeździłem, także no samochód był fajny, no.
No ale to więcej coś, tak fajny to mało, no. Jak to się stało w ogóle, że ktoś wpadł na pomysł włożenia takiego silnika? Ja ogólnie kupiłem tego maluszka, on już był po części zrobiony i był jeżdżący, ja go powiedzmy ulepszyłem, także żeby to powiedzmy lepiej się prowadził. Bo no, nie ukrywam, że były tam duże braki z, powiedzmy z trakcją, czy tam z, powiedzmy z prowadzeniem z tego samochodu. Ja to dość dużo poprawiłem. No i po paru tam powiedzmy testach, później zaczęliśmy jeździć jakieś tam już jakieś kręciołki, Super OS-y. Naprawdę no, fajnie się tym samochodem jeździło. Porównając do zwykłego malucha, no. Bo tak jak mówiłem, no, moc była 100 koni, także było czym jechać, no. No było. Tutaj jest jeszcze pytanie, to jest pytanie do prowadzących, kiedy gościem Radiostrady będzie Jarosław Wiesław. No kto wie, kto wie. Jest szansa, bo dzisiaj rzeczywiście jest z nami dość mocno i pisze, że Waldek ma szybkie ręce od nabijania na kasie fiskalnej w sklepie. Tak to jest jakiś twój klient. To też. Myślę, że powinieneś przemyśleć sprawę tych kotletów sojowych. Tak jest. I najsłynniejsze pączki. Tak. Tłusty czwartek, a? Myślicie, że ta miłość do maluchów to jest ten sentyment z tamtych lat, czy te maluchy to jednak jest dla... Bo ja się zastanawiam, młodzi kibice, którzy dzisiaj przychodzą na rajdy i was oglądają, a wielu takich dzisiaj do nas pisze, oni nie mają tego sentymentu do tego samochodu, bo nim nigdy nie jeździli w swoim życiu. Skąd to się bierze? Też tak mi się wydaje. No, prawda jest taka, że ktoś, kto może nie jeździł tym samochodem, nie będzie czuł tego sentymentu takiego jak ten, który jeździł tym samochodem, naprawiał go, spędził wiele godzin w garażu i umiał przy tym samochodzie zrobić wszystko. No bo ja nie ukrywam, że dla mnie nie ma jakichś rzeczy w maluchu, których bym po prostu nie potrafił naprawić. No. Ja to wszystko robiłem sam. Ja naprawiałem skrzynie, ja naprawiałem silniki, ja je modyfikowałem, bo był taki okres w startach, że myśmy startowali na wyścigach górskich tymi maluszkami w latach tam 2007, 8, 9, 10, żeśmy tak mieli mocną konkurencję między tymi kolegami, że z wyścigu na wyścig każdy coś robił nowego, żeby ten maluch był szybszy, żeby albo go odchudzić, albo zrobić jakąś moc większą w silniku, coś zrobić z zawieszeniem, inne opony. Taki był wyścig, że myśmy, nie wiem jak jest teraz dokładnie, ale wyśrubowali na tych wszystkich wyścigach górskich w Polsce czasy, że ja nie wiem, czy ktoś, powiedzmy takim agrupowym maluchem, bo ja nie mówię, że tam takim mocniejszym, czy ktoś te czasy nasze do dnia dzisiejszego pobił. No. Żeśmy wyśrubowali te czasy, że mi się wydaje, że do tej pory zostały nasze czasy na wyścigach górskich maluchów. Te polskie samochody, chociaż niby odeszły, bo dziś już się ich nie produkuje, takie właśnie jak Maluch czy Duży Fiat, ciągle żyją, gdzieś ciągle jest do nich sentyment, ciągle je kochamy. Polonezy, które też dzisiaj zaczynają wracać, bo nie mówię o Warszawie, bo to już zamierzchłe czasy. To też ten sentyment do tych aut sprawia, że zaczynamy je ratować, bo wiele z nich stało gdzieś tam już na poboczach porzuconych, gdzieś na parkingach. Dziś zaczynają wracać. Zresztą bardzo piękna opowieść, mam nadzieję, że niedługo będą mogli państwo obejrzeć wywiad z Andrzejem Jaroszewiczem, który opowiada, jak oni tego Fiata rozbudowywali, jak oni wierzyli w to, że OBRSO stworzy z niego naprawdę piękne auto rajdowe. Byli blisko i nagle pojawił się Polonez i on mówi, że oni nie byli gotowi na tego Poloneza. Nikt nie był na niego gotowy, bo to było auto, które od razu na starcie ważyło 200 kg więcej. I nie było co już odchudzić. Oni wszystko wyjmowali. W efekcie trzeba było rozebrać deskę rozdzielczą i specjalnie nową zrobić. No ale to już nigdy nie było to, co było w dużym Fiacie. I ta historia tej polskiej motoryzacji dzięki właśnie takim małym Fiatom i ludziom, którzy takimi autami jeżdżą, ciągle żyje. To piękne. No Marek, no co, zasnąłeś? Nie, słucham. Tak pięknie przemawiasz. Dobrze, to chwila przerwy. 28 minut do końca programu. Słuchają państwo Radia Kraków, czyli do godziny pierwszej. Słuchają państwo Radia Kraków, Radiostrada nocą. Adrian Walczak pisze, Waldku, maluch robi z chłopców mężczyzn. Potwierdź. Prawda. Potwierdzam, dziękuję. Potwierdzone. Przypomnij Marku gości. Przypominam, że dzisiaj gościmy dwie załogi rajdowe. Łukasz Mrożek, Bartek Trojanowski i Waldemar Janecki, Grzegorz Kwiecień, którzy startują w tej chwili innym samochodem. Bo sprawę malucha może zostawmy. Dajmy coś powiedzieć Grzesiowi. Grzesiu, pilot rajdowy. Widzę, że tutaj startowałeś z różnymi zawodnikami.
Dokładnie, zdarzało się. Bliżej mikrofonu poprosimy. Tak, zdarzało się. Właśnie przeważnie tak, z pierwszym moim kierowcą był Wojtek Grondal, którego już mieliście... Kropek. Czyli dokładnie, kropek. Tak. Ale wcześniej, zaczęło się to w ogóle też tak. Od Malucha. Czyli pierwszy... Czyli nie uciekniemy od Malucha. Czyli nie uciekniemy, tak. Pierwszy był Maluch i pierwszy kontakt z Waldkiem to było na Kręciłku Wielickim, z tego co kojarzę, pod wiaduktami chyba to 2004 było. Rok chyba. 2002. Czy nie. To było 2002 chyba, 6 grudnia albo 7 grudnia. No proszę bardzo. No. Tak, to sobie nie zapomnę, bo przyjechaliśmy tam, ja jeszcze wtedy miałem typowo seryjny maluszek, coś tam było już tam, głowica chyba ściągnięta w dół. Przyjeżdżamy tam z bratem, ze znajomymi, patrzymy na te maluchy, tam jeszcze chyba Piotrek Krzystanek był, nie wiem, czy Paweł. Chytroś. Oni te maluchy takie uzbrojone, już takie klatki w środku. Wypasione. Tak, te bredy, te wydechy takie głośne, skrzynie krótkie, jak to chodziło, tu nam w ogóle głowy, czy jedziemy stamtąd, czy startujemy, czy nie startujemy. No i co, nie ukrywam, udało mi się zdobyć drugie miejsce na tym kręciołku, objeżdżając Waldka. Pierwszy był Piotrek Krzystanek i od tego się zaczęło, że potem napawałem się takim optymizmem do tego. No i przyjeżdżaliśmy do Krakowa na kręciołki wielickie. Czyli ogólnie tam na starym placu Maxi Szrotu chyba jeszcze, z tego co kojarzę. No i dalej się to ciągnęło. Też chyba w późniejszym chyba roku, bo w 2005 chyba zdałeś licencję, tak? Tak, 2005. Ja chyba tam w 6 czy w 7 też już... Z Wojtkiem pojechałeś już Magórski Rajd. Magórski to był w 2006. W szóstym, no. Czyli nie, albo siódmy. Nie, siódmy. No, czyli to już się zaczęło tak samo, ta wersja powiedzmy jazdy, tylko nie za kierowcę, tylko za pilota. No to względy chyba finansowe mi tam gdzieś przeskoczyły, a że Wojtek też szukał, bo też byliśmy znajomymi. Też mamy niedaleko do siebie. No i tak się to zaczęło, tak? Bo teraz chyba trudniej o dobrego pilota zdobyć, bo to wszystko, słuchajcie, dobry pilot to w tej chwili naprawdę skarb. Tak. Powiedz mi takie pytanie, czy ty pamiętasz, co masz napisane na koszulce? Pamiętam. Może poproś pana redaktora, on to przeczyta, no. Nie, no daj spokój. Czyli może podyktować, tak? Oczywiście, pewnie. Tak, ale widać to w kamerach. 50 lewy 4 nie ciąć, hamuj do prawy 3 plus. No proszę. I można tak, jechać. Można jechać. No tylko żeby odcinka nie pomylić. No pomylić, no. No te zapisy są rzeczywiście dla niektórych rzeczywiście takim łamigłówką. My tutaj Marcin jest właścicielem takiego zapisu, który dostał do Emila Horniaczka. Jakby to było tylko po słowacku, to bym zrozumiał. Ale tej reszty nie. Jest to specyficzny język, którym posługuje się pilot. Wy też macie swój język, bo tu pytaliśmy kolegów z innej załogi, jak to jest z waszym językiem? Podobnie mamy, jeżeli chodzi o kąty zakrętów. O trudności zakrętów. Bo niektórzy mają odwrócone, że na przykład szóstkowe mają takie wolne, a my mamy właśnie szóstkowy taki już na maksa. Właśnie najczęściej właśnie słyszałem, że piątkowy, szóstkowy to jest taki, że tu się nie powinno na tą sprawę dyktować, no bo to jest prawie jak prosta, tak? No nie, chociaż nam doszły jeszcze tam powiedzmy już przy BMC, już doszły nam powiedzmy prościejsze, czyli max. No bo inne prędkości, nie? Tak. Czyli ogólnie się zwiększyła prędkość i dało, znaczy no widać, że ten szóstka trzeba po prostu gdzieś tam mieć jeszcze jakiś dystans na pedale gazu, żeby gdzieś tam powiedz troszeczkę odpuścić. Boisz się tą BMK, to idzie szybko ta BMK, tak? Szybko idzie. Czy tak? Się boję? Nie wiem, bo też jeździłem BMK-ą. Też jeździłeś, tak? Także tam jakieś doświadczenie jako... W porównaniu z Maluchem to jednak jest różnica olbrzymia, bo to jednak jest... Szybkość jest całkiem inna. Maluchu jest o tyle dobrze, że można często kibicom machać. Tak, może. A BMC już nie ma na to czasu. Nie, no bo tak mówili dawniej, że pod górę jak jechałeś, to sam. Tak, a z góry dopiero trzeba dyktować. No ale tak, jak znam Waldka, to grzebie w tej BMC tak samo jak w Maluchu, tak? Pogrzebana jest ta BMC. Tak. To teraz, ogólnie teraz jest w odbudowie, jest nowa. Nowa jest. Bo widziałem tam takie zdjęcie, było tak lekko uszkodzone z tym. Troszeczkę, dryśnięta była. Dryśnięta była. Tak, delikatnie.
silnik 189 koni, no. Także jest już czym jechać. No. Jest czym jechać, tak. No tak, ja widziałem cię na memoriale, tą twoją BMW-kę. Ale to jeszcze nie był taki silnik. Jeszcze nie był. Nie, ten, nie, to było tych, wtedy w granicach 145 koni, no. To musi być także homologowany. To ale były słabe opony. Słabe opony na memoriale, tak. Bo tutaj mieliśmy tych drifterów, którzy mieli po 600 koni. To jest to szaleństwo. Inna specyfikacja, tak. Tak, nie, no to całkiem inna zabawa. Ale teraz tak. To nawet nie drifterów, tylko wyścigi górskie. Nie, to Kochanowski, to on jeździ driftem. Jest, to no, ale z wyścigów górskich też mieliśmy, tam Waldek opowiadał już o tych samochodach takich po 700, nie? No to są już, wiesz, no, to są potwory, no to już jest... To już jest zabawa, ale w rajdach... Pozdrowienia dla całej ekipy Radiostrady, a szczególnie Waldka Janeckiego od Tomka Cabaja. Jesteśmy obecni, słuchamy z uwagą. Ach, co to za ekipa była i tu zdjęcie. Zdjęcie do obejrzenia na naszym Facebooku. Co ja będę Państwu opowiadał? Co tam na tym zdjęciu? Grzesiu... Przypominam, że tam jesteśmy i 4080 nasz numer SMS-owy. Grzesiu, jak twoja... No, mówimy, że tak, jeździłeś z kropką, kropkiem, kropkiem, kropeczkiem, tak? Straszną metą. Czemu? Bardzo ładnie. Z Waldkiem. Z Waldkiem od 2009, tak? To już jeździcie, no, to już jest jak dobre małżeństwo, tak? No, i z tego co tam było, popatrzyłem, to 40 rajdów razem. No. No. I zapamiętałeś jakiś rajd tak szczególnie? Taki, który... Szczególny rajd, który... Ostatni. No ostatni chyba najbardziej, no. Ale to... Co to ostatni, to znaczy? Właśnie ostatni rajd Dolnośląski, gdzie właśnie... Gdzie nie ukończyliśmy rajdu z powodu wypadku. No, tak, taki trochę niefortunny nie, wypadek. Nie, wypadek to nie... Ale nie wracajmy do tego. Tak. Z takich przygód, powiedzmy, tak, rajdowych i no, takich to dość... To najbardziej nas interesuje. Tak, dokładnie. Nas jak nas, ale kibiców często. W przerwie też tam wam wspomniałem odnośnie rajdu Lotosu, to był chyba 2012 nasz chyba... Nie, 2010, to był pierwszy... 2010, przepraszam się, tak, 10. Jeszcze raz, 2011. Nawet 11? 11, ale tak. Słuchajcie, mniejsza o to. No nieważne. Pierwszy chyba cały sezon mieliśmy przyjechać i ogólnie mieliśmy tam sponsora na cały rok. Fajnie, wszystko elegancko, pojechaliśmy do Sopotu. Warunki były takie, że zamarznięte kolejny i trochę śniegu gubiło nam trasę, tak? Mieliśmy auto może nieprzygotowane do tych warunków odpowiednio. Na hopie wyskoczyliśmy, rozwaliliśmy miskę, dojechaliśmy w szczere pole, stanęliśmy w lesie, nikogo nie ma, domów, nikogo, po prostu w puszczy, tak? To, co nam zostało, to trochę oleju i zamontowaną zapalniczkę przez naszego serwisanta Franka, która nam uratowała życie, bo zdołaliśmy podpalić tą zapalniczką samochodową ogień. Ognisko rozpaliliśmy. Rozpaliliśmy się. Czekaliśmy na koniec rajdu. Prawie 3 godziny, więc z takich przygód, powiedzmy, w polu jedna chyba z takich, powiedzmy, niefortunnych rzeczy. To już ekstremalne można... wręcz. Ekstremalne, było. Tak. A. Przy minus 10. Ja wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Wrócę do Łukasza i do Waldka, bo macie te same problemy. Problem jest zawsze jeden na rajdach, to są pieniądze. No, niestety to nie są tania zabawa. Jak jest pozyskiwaniem sponsorów? Powiedzcie mi, jak to wygląda. No, wiem, no, łatwo nie jest. No, nie ma się co czarować. Bo ja tak patrzę na twój samochód. Patrzę, że miasto Bochnia, no, to jest naprawdę fantastyczne. To miasto w ogóle jest takie otwarte dla sportu motorowego. No, pozostałych rzeczy nie widzę, ale jak ciężko się zdobywa w tej chwili sponsorów, bo to nikt sobie nie zdaje sprawy, że jednak samochód jest jednak świetnym nośnikiem reklamy i najlepszy dowód mamy dzisiaj, bo skoro największy koncern w Polsce potrafi zameldować się na bolidzie Formuły 1, to może to przekona niektórych do tego, że jednak warto coś jako nośnika tej reklamy, to w większości to... Znaczy, mówiąc krótko, ten rok można przypuszczać, będzie rokiem, kiedy będzie znowu taki wzrost zainteresowania motoryzacją. Oczywiście to fantastycznie, że Robert wraca, to tylko cały czas podkreślamy, żebyśmy pamiętali, żebyśmy sobie nie zaostrzyli za bardzo apetytów, że Robert od razu będzie wskakiwał na podium, bo to nie o to chodzi. Ważne, że wrócił. I to, co też mówiliśmy dzisiaj w programie z Markiem, że jesteśmy dumni z tego, że Orlen
się tam pojawił w takim towarzystwie parę lat temu, rzecz nie do pomyślenia. Dziś możemy powiedzieć z dumą, że nasi też tam są. I to, ja mam nadzieję, że to się też przełoży na rajdy samochodowe, bo skoro wzrośnie zainteresowanie, będzie tego więcej w mediach, więcej będzie się o tym mówiło w sklepie, na ulicy, w biurze i gdzieś tam jeszcze, no to i w tym kierunku to pójdzie, że wam też będzie trochę łatwiej może. No nie wiem, czy też tak uważacie, czy... No mamy taką nadzieję, że relacje w telewizji jednak... zainteresują kibiców w szerszym gronie i to faktycznie może trochę poprawi sytuację. Bardzo by się przydało. Bardzo by się przydało, tak. Dobrze, to teraz chwila przerwy i wrócimy za kilka minut. 13 minut do pierwszej. Jak to szybko zleciało. Godzina i 45 minut programu za nami. Będziemy się zbliżać powoli do końca. Radio Strada nocą, jak w każdy czwartek, przypominam również dziś, rozmawiamy o motoryzacji, ale przede wszystkim o rajdach, o tych starych rajdach sprzed lat i o tych bardziej współczesnych. No i o tych właśnie bardziej współczesnych opowiadają dzisiaj nasi goście. A ja przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj Łukasz Mrożek, Bartek Trojanowski, Waldemar Janecki, Grzegorz Kwiecień. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy cały czas na Facebooku, tam już nasza dyskusja pełna fotografii, filmów. Zachęcamy do obejrzenia Radio Strada na Facebooku, no i 4080 nasz numer SMS-owy. Straż piekła przeczytasz? Straż piekła przeczytam. Łukasz, to chyba nie ma problemu z budżetem. Niedaleko bramek na autostradzie wybudował piękną siedzibę zespołu. Logo jest widoczne z daleka, nie sposób pomylić. A, czujność, co to jest? Piekielna czujność. Nie, mała pomyłka, mała pomyłka. Dobra, nie, nazwaliśmy swój team Mrodrive od mojego nazwiska. Tak? A w logo jest M. Jak, jak motorsportu, tak? Tak, tak. No słuchajcie, no jest. To chwytliwy. To taki nasz przekaz. Chwytliwy. Dziękujemy Straży Piekielnej za czujność. Tak jest. Radzimy wjeżdżać wolniej na autostradę i przyjrzeć się rzeczywiście. Nie zadzieraj z piekłem. Piekło, niebo. Co tu się dzieje? Słuchajcie, a jak jest z waszym tym? No bo wiem, że to wszystko, co... Znam takich, co twierdzą, że jakby te pieniądze, które przelali na rajdy, to wybudowaliby olbrzymi wieżowiec, no a co najmniej parę domów, nie? Jak to jest? Ile pieniędzy się w to ładuje? To takich swoich, nie? Myśmy tutaj, pamiętasz, małżeństwo Gosztyłów, które opowiadają, że oni albo decydują się jechać na wakacje, albo kupić nowe sliki, tak? Czy to jest taki problem? Ja patrzę na zegarek, że ona już śpi, więc dobrze. Możemy spokojnie ja ten temat poruszać. Pamiętaj, że to będzie w internecie tylko, potem dostać. Tylko, że żona słucha, to nie powiem. Dobrze. Ale z drugiej strony tak, no po co ci wieżowiec, nie? No tak, ja mam ten sam problem, bo tak jak budowałem tego mojego showcara, to się dokupywało, to się dokupywało, to się dokupywało, to się dokupywało. Trudno, my mamy ten sam problem. Nie, to groszowe sprawy, to mi dał, tamten mi dał, to. Ale to tak, rzeczywiście, jak to tak się podsumuje, to zamiast na wakacje, to sliki, to byli tacy goście, którzy opowiadali, że za ostatnie pieniądze jechali do Wiednia kupić pierwsze swoje sliki, przeszucali je przez rzekę, żeby nie płacić cła. Co się tam wtedy działo? Koło Cieszyna znaleźli takie wąskie miejsce. I były latające opony. Latające opony były. No znacie, no przedziwne rzeczy. Jak jest z wami? No też szukacie na pewno. Każdy szuka sponsorów. No każdy szuka. No ja nie ukrywam, że rodzina jest rodziną. Tak. To jest najważniejsze. Tak. Rajdy są rajdami. To jest pasja. Tak. Nie wolno mieszać. Tak jak dla mnie, w moim przypadku, stawiać na wszystko, że mają być rajdy. Rodzina jest na pierwszym miejscu. Trzeba jakiś rozsądek w tym zachowaniu. Po części troszeczkę tam, no mieliśmy tych sponsorów, a większość własne fundusze. No niestety, zawsze się zaczyna od własnych. No, jest problem. Miejmy nadzieję, jesteśmy bardziej optymistami, że wreszcie ktoś doceni to, że wasze załogi są medialne, występują w radiu, można ich posłuchać. No, mam nadzieję, że uda nam się wyprodukować takie naklejki nasze i obkleimy tam na waszych samochodach, żeby wszyscy by widzieli, że jednak jesteście, że tak powiem, w radiu bywacie. No trzeba szukać tych medialnych wsparcia, bo na to patrzą sponsorzy. Jakie plany bo to powoli będziemy kończyć, jakie plany na przyszły rok? Bardzo chciałbym pojechać pełen cykl Mistrzostw Śląska, natomiast tak jak właśnie tutaj mówimy, no budżet jest jednak podstawową kwestią i wszystko jest uzależnione od tego.
borykaliśmy się z awariami w tym sezonie. To nas trochę wybiło z rytmu. Plan był inny na ten sezon. Wyszło tak, że przejechaliśmy tylko 3 imprezy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. My trzymamy kciuki. Powiedz mi, Walduś, a jak twoja? No u mnie jest tak, że trwa odbudowa tego, odbudowa, no praktycznie nowego samochodu. Jak nam się uda odbudować na początku może tego roku, znaczy przyszłego, który będzie, postaramy się wystartować może nie cały sezon, ale parę wybranych rajdów do Mistrzostw Polski. Do Polski. I już pojedziemy w klasie Open, takim samochodem bardziej, powiedzmy, mocniejszym, lżejszym, także jak tylko nie zardzywiałem, może będzie szybciej. Może będzie szybciej. Piloci zostają ci sami? Deklaracje są? W moim przypadku jak najbardziej. Tak. Ja czekam na razie na auto. Jak na auto, wyznacznik tak. Będzie samochód. Nie, na pewno jak znam Waldka, to jego pasję do tego to nie wierzę. Słuchaj, to nawet te kotlety sojowe będą, wszystko będzie, byleby tylko było. Słuchajcie, mam nadzieję, że tak, spotykamy się wszyscy na Memoriale, bo mam nadzieję, że wystartujecie na Memoriale. Już zapraszamy was do naszego studia, które będzie przed Memorialem, zawsze jest takie. I mam nadzieję, że uda nam się zrealizować nasze plany, to znaczy przeprowadzić taką większą transmisję z tego Memoriału, bo to jest taki specyficzny Memoriał. Ktoś powiedział, że tu się nie jedzie dla wyniku, jedzie się dla pamięci dwóch wspaniałych kierowców. To jest najważniejsze w tej imprezie. I no co z naszej strony, jeżeli potrzebujecie jakąś pomoc od radia, od naszej redakcji, jesteśmy do dyspozycji, jeżeli coś potrzebujecie. No po 100 tysięcy na początek. Grzesiu, podaj numer. Ja już mnie gdzie ja mam portfel? Podam numer konta. Tak. Ale to jest też apel do sponsorów, że pamiętajcie chodzi o tym, że sporty motorowe to nie jest tylko to, że jest masa spalin, huku i szaleńczej jazdy. Wcale tak nie jest. Czasami naprawdę bylibyście zdziwieni ci, którzy tego nie znają, jak te rajdówki jadą teoretycznie wolno, bo czasami pokonanie niektórych zakrętów czy szykan, to są prędkości naprawdę niewielkie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że propagowanie sportu motorowego to jest uzupełnienie tego programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powtarzam to jak mantrę i dziś to też jeszcze raz powtórzę, skoro już tak w tym kierunku to poszło, że promowanie sportu to jest odciąganie ludzi od tego szaleńczego wyścigu nielegalnego, niepotrzebnego, złego. To jest pokazywanie ludziom, co zrobić, żeby można było fajnie sobie pojeździć, ale zrobić to bezpiecznie i z zasadami. I to jest tyle. I dlatego też cieszę się, że możemy takich ludzi jak wy zaprosić do studia i porozmawiać w tak miły sposób jak dzisiaj, bo naprawdę to były fantastyczne 2 godziny. Dziękuję wam za to, bo też się ubawiliśmy i jak widać nasi słuchacze również. Ale jesteście fajnymi facetami, którzy są twardzielami i robią robotę tak, jak to trzeba. Więc bierzcie przykład z nich. A nie z jakichś głupków, którzy ścigają się po ulicach. A teraz trzeba pozdrowić. Kogo chcecie pozdrowić? Tak. Ja pozdrawiam moją córę Zuzię i moją przyszłą żonę Paulinę. Proszę bardzo. Ja też żonę, dzieci, no i oczywiście kibiców. Nie zapomnij o serwisie. Franka, Michała, także... A wy? To ja pozdrawiam swoją dziewczynę, która naprawdę wyrozumiała z tymi rajdami, bo czasami znikamy z Łukaszem. W sumie Łukasza Rona tak samo, tu pewnie Łukasz też powie. Jak przychodzi rajd, to trzeba jednak się skupić i zorganizować wiele rzeczy. I kibiców, sponsorów przede wszystkim, którzy nam naprawdę ufają już od dłuższego czasu i się prawie nie zmieniają. Jakby się jeszcze i udało na kolejne sezony ich widzieć na rajdówce, byłoby super. Łukasz. No ja na koniec oczywiście chciałbym żonę pozdrowić, podziękować jej za wyrozumiałość, za te chwile spędzone w garażu, które znosi dość dzielnie, moje nieobecności liczne, dwóch synów moich oczywiście chciałem pozdrowić i oczywiście chłopaków z serwisu, którzy naprawdę robią wiele dla nas dobrego, Marcina przede wszystkim, naszego menadżera, Marcina chcieliśmy pozdrowić, Darka oraz Wojtka. No to co, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy pięknie. My pozdrawiamy wszystkich, nie będziemy już wyliczać. Tak. Wszystkich, którzy z nami przy komputerach, którzy gdzieś tam w Holandii na rzutnikach nas oglądają.
No i za tydzień kolejna porcja emocji rajdowych nocą. Na dziś, bo już dziś przecież o 14:00 znowu będzie trochę jednak sportowo i rajdowo, bo wyruszymy w odwiedziny do Kuby Greguły. I zobaczymy, jakie on tam ma symulatory, bo podobno ma znakomite symulatory, więc chcemy się trochę pobawić. Marek już zapowiedział, że pojedzie. Ja na razie waham się, jak mówił Baca. Ja się waham. Na symulatorze mogę jechać. Dobrze, okej. Okay. Bardzo dziękujemy za uwagę. Marek Handwerker. Marcin Koczyba, program zrealizował Michał Karoń.